Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony duch. I dzisiaj otwieramy nagrodę za Golda 3. I niestety, jaką drużynę tygodnia, jaka drużyna tygodnia jest, każdy widzi, ale pokrótce. Liga weekendowa zagrana do Golda 3. W dość dziwnych warunkach. W warunkach. W niedzielę z 11 zwycięzcami, 11 chyba 6 miałem. 11:5. I rano po nocce, od godziny, jak odpaliłem kompo, odpaliłem FIFA, wyskoczyło 56 minut do końca Ligi weekendowej Więc musiałem wygrać trzy mecze. Wygrałem ostatni ten do Golda i zostało mi 2 minuty i tam 40 kilka sekund do końca, czyli się wyrobiłem na spokojnie. Czy było warto? No, drużyna tygodnia nie jest, delikatnie mówiąc, Super, ale trzeba szukać pozytywów. I z tych pozytywów na pewno będzie Rafinia. Tutaj fajnie wygląda. Na skrzydełko, jak znalazł. Ale z takich lepszych na pewno Aspas. Też ciekawie wygląda. Go, dobrze go zboostować. No to będzie miał 90 przyspieszenia i 99 szybkości biegu. Tam 98. Strzały są na niezłym poziomie. Zwinność jest niezła. Równowaga trochę słabiej. Ale to jest fajny zawodnik. Lautaro Martinez. Też w sumie niczego sobie. 4 na 4. Wygląda fajnie. Naprawdę wygląda fajnie ta karta. No albo Antoine Griezmann. Tylko, że Griezmann musiałby grać w systemie 4-2-3-1 na SPO. To Myślę, że tam by dał radę. Ja gram 4-2-2-2. No i nie bardzo na skrzydło. Trochę za wolny jak dla mnie. Ja tam lubię gości, którzy robią wiatr, czyli Douglas Costa. No. W obronie, może i Mendy jeszcze. Mendy jeszcze. Taka alternatywa dla Telesha. No. Zobaczymy, zobaczymy. Ostatnio to te piki takie. Także. Zobaczymy, co mi wypadnie. No dobra. Przechodzimy do nagród za ligę weekendową. Najpierw Division Rivals. Tak jest. Weźmy opcje niewymienne, bo w moim klubie po czarnym czwartku są pustki. Są totalne pustki. Więc uzupełnimy trochę tych zawodników. I odbierzmy sobie za Mistrzostwa Food Gold 3 na 2 minuty i 40 kilka sekund przed końcem zdobyty. No dobra. No tak jak mówię rafinia w tych paczkach i ja już będę zadowolony, także zobaczmy, czy się uda go trafić, nie uda się go trafić. Podoveral weźmiemy, obiana, 84 i drugi player pick. Co to, to będzie? Oh yes. I tak, jak mówiłem, no te. Ta Liga weekendowa, Nie ta Liga weekendowa, tylko ta mm, zawodnicy z drużyny. Tygodnia. Katastrofa. Katastrofa. Może chociaż w paczkach wypadnie ten rafinia. Zobaczmy. I coś się tutaj jeszcze udotrafi. Na koniec jeszcze Wam pokażę skład, bo nastąpiły zmiany. A tu nic. Tragedia. Zaczynamy wspaniale. No ale jak to mówią, każdy piłkarz się przyda. Jest kotwica. I trzecia paczka, Czy chociaż w trzeciej będzie jakaś świecąca karta. Tak jest, świecąca karta. Uuu, to już szaleństwo. Jeszcze ekrany. Brazylia. Środkowy pomocnik. Gujudzi. Paulinier. Renato Augusto. Ale jest ekrany. Nieźle. Uuuu, i to jest petarda. I to jest petarda. Mamy gomeza. No, lepiej być nie mogło. Delikatnie 80 tysięcy do przodu. Aha, pięknie. Hmm, otwieramy kolejną paczkę. Na razie, no w tej jednej, chyba. No. Ja ostatnio nie trafiłem nic w ostatnich paczkach, Ewelina trafiła Oscara, a tak to nic, więc ja jestem już mega zadowolony. Kostić. Tak jest, 83. Uzupełniamy skład. Także Gomez dla mnie, jak znalazł. Jeszcze Region. Zróbmy sobie jedną mega pakę. Wszystko nam się przyda. Do uzupełnienia trochę składu, bo tam są straszne braki. Teraz ciężej zauważyć ekrany, ale są Portugalia, lewa pomoc, Guerreiro. Guerreiro 84. No i fajnie. Kolejne ekrany. Elegancko. Tyson, River, Mukiele, fajnie, fajnie. Dużo tych piłkarzy. Jeszcze cień. Tak, otwórzmy sobie megapakę i te paczka rzadkich zowników zostanie nam na koniec. Mega Co nam pokaże? Nic nam nie pokaże. Ekrany chociaż? Po ekrany. Odegard. Tak jest. 83. Martin Odegard. Czyli coś jeszcze. Trakosa. I uzupełnienie. I katalizator. I zostało nam trzy paczuchy. Zobaczmy. Czy coś jeszcze nam wpadnie. Walkout był chciał zobaczyć, chociaż jeden, byle jaki, byle walkout, ale nie ma. Nawet ekranów nie ma, a nie, jednak są. Napastnik, Edin Dzeko. Tak jest, 83. Dobra, dobra, przyjmujemy te 83 Jak najbardziej. Wolan, Kam, Henderson, Mount. Watkins, Adama Traore. To już mniej warty. I ostatnia paka. Zobaczmy, czy będzie chociaż jeden walkout w tym odcinku. Czy nie? Jest świecąca i walkoutu nie ma. Nawet nie ma ekranów. Nie nie są ekran przepraszam. Francja, SPD, Miami, Blaze Matuidi 83. Tragedii nie było. Ty paczek i tak mi ciężko coś wypada, ale Gomez padł, także nie jest źle. Pokażę wam jeszcze skład, co tutaj się zmieniło. A tutaj się zmieniło tyle, że mamy Alessandriniego, którego wszyscy chwalą, więc i ja sobie go zrobiłem. Jest na 8 zgraniach, czyli jest naprawdę spoko. Wrzuciłem mu na razie katalizator, żeby podciągnąć mu tempo, które tak ma duże. I podanie. I naprawdę wygląda fajnie, ale dopiero liga weekendowa zweryfikuje to wszystko. I na ławce rezerwowych pojawił się Memphis Depay. Z obecnych trafów tam się nic nie znajdzie. Memphis Depay, który zazwyczaj robię zmiany Depay na 100%. Oscar, który jest tutaj. I zależy. Albo wchodzi za tych kilku meczów, które grałem. Alessandrini wchodzi za niego Adama Ore albo Hakimi, albo na defensywę wpuszczam Atala. A teraz Gorecka sobie przesunę też do. Też do składu, bo naprawdę jak go puszczam, gra mi się naprawdę nim bardzo fajnie. No tylko po prostu no, nie mam go jak klecić w tą drużynę. Bo musiałbym pół składu sprzedać. Więc a tym składem naprawdę gra mi się. Gra mi się fajnie. Wandaj czasami zamula. No ale. No, ale Wandajk. No to Wandaj. I miałem zmienić Alisonowi na tą rękawicę. Tam to wszystko znaczy, polecali tą rękawicę. Ale nie zmieniłem. Bo wyciąga ostatnio takie dziwne strzały, że, że mu zostawię. To będę psuł coś, co jest dobre. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie w tej lidze weekendowej. Trafy. O, no trafiłem Gomez'a. nie ma co narzekać. Jest całkiem, całkiem fajnie. I co? I z pików. Piki, może pominę. No to to. Tak przychodzimy, takim składem startujemy w kolejnej Lidze weekendowej. Mam nadzieję, że Wam lepsze trochę trafy powpadały, chociaż ten rafinia, którego naprawdę chciałem. Może sobie go kupię, zobaczę jak spadnie cena z niego, chociaż wątpię. I zobaczymy, i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Także na to chwilę dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!